Ostatnio w paru miejscach Duch Święty mi powiedział parę rzeczy, żeby wam przekazać. Ludzie, pierwsza rzecz, ludzie zaczęli ufać temu, co widzą. To jest problem, pojawia się niewiara. Nie wolno wam ufać temu, co widzicie. Dlaczego? Bo wiara jest pewnością tego, czego nie widać. Jeżeli widzicie, że macie mało pieniędzy, jeżeli widzicie, że wam coś nie gra, to jest problem. W naszej miejscowości jest parę osób, które wykonywały fotowoltaikę między innymi i denerwował mnie jeden człowiek, który psuł mi rynek. Dlaczego psuł mi rynek? Dlatego, że wykonywał to niedbale i mnie to denerwowało, dlatego, że on dużo zarabia, odbiera mi moje miejsce i nie miałem na to zgody. I powiedziałem, poszedłem któregoś dnia na ten jego, tam gdzie on ma to swoje biuro, położyłem ręce na parapet i mówię, przyklinam to miejsce, ma się zamknąć. I jakby zostawiłem dalej temat, zrobiłem swoją rzecz i potem oczekiwałem pojawienia się efektów. No i dwa tygodnie temu efekty się pojawiły, faceta nie ma. Co chcę powiedzieć? Chodzi o to, że my musimy zarządzać. Musimy ustawiać rzeczy pod siebie. Dlaczego? Dlatego, że to my jesteśmy wierzącymi ludźmi. To my musimy mieć pieniądze. Świat ma grać na naszych zasadach. To nie chodzi o to, że trzeba człowiekowi zabrać wszystko, żeby nie miał co jeść w ogóle i tak dalej, ale ma być mi dobrze. To jest najważniejsze. Druga rzecz. Uważam, że jest obecny czas, to jest czas niszowych rozwiązań, niestandardowych. Uważam, że standardowe rzeczy, które i rozwiązania, że tak powiem, systemowe, one nie wytrzymują siły obecnego czasu. Trzeba szukać, w ogóle jeżeli prowadzicie biznes lub chcecie tworzyć nowe biznesy, nowe rzeczy, szukajcie niszowych rzeczy. One naprawdę, dzisiaj jest taki czas, że będą przynosiły po prostu bardzo duże owoce. Zastanawiałem się w ogóle nad tym, co mam powiedzieć, o czym mam mówić. I powiem wam tak, z perspektywy tego miejsca tutaj, jak tu się stoi, a ja jestem człowiekiem, który dużo lubi mówić, zawsze mam coś do powiedzenia, zresztą zawsze mi mama mówiła, że ty zawsze masz coś do powiedzenia, zawsze coś miałam. Tylko wiecie co, to miejsce to weryfikuje. Dlaczego? Bo wy wiecie wszystko. Trudno jest w ogóle wam cokolwiek powiedzieć nowego, bo wiecie wszystko. Macie poukładane fundamenty. I wiecie co? I ja, żeby na przykład cokolwiek powiedzieć, muszę przyjść do Boga i się modlę. Boże, co ja im mam powiedzieć? W ogóle, co w ogóle mam na ten czas powiedzieć? Bo mam dużo do powiedzenia. I jak Michał głosi, jak Artur głosi, jak głosi Agatka, to wiecie co? To jest taka fajna rzecz, że jestem wśród najlepszych. To zaczęło mnie po prostu budować, bo wiecie, głosić wśród słabuszy to naprawdę nie jest problem, ale głosić wśród najlepszych? Weryfikujące. Zapytałem Boga, o czym mam powiedzieć i szukałem w ogóle punktu zaczepienia i Bóg mi powiedział, jest czas krwi. Nie bardzo na początku wiedziałem w ogóle, o co mu chodzi. Co to znaczy czas krwi? W jakim kontekście? W ogóle jak ukryć ten temat? Powiedział mi dalej taką rzecz po pewnym czasie, że świat się wykrwawia, ale też Kościół się wykrwawia. Dzisiejszy czas, trudny dla w ogóle większości tak naprawdę świata, jest to trudny czas w ogóle zmian i ludzie w ogóle tracą siły, tracą pieniądze, tracą wiarę, zaczynają patrzeć w ogóle oczyma, a najgorsze, że to robi Kościół, na całe to zjawisko, na takim, jakie ono jest. Gdzie jest wiara, ja się pytam. Nie mamy prawa się wykrwawiać. Niech się wykrwawia świat. Niech świat traci siły po to, żebyśmy my mogli wejść w ogóle w miejsce, tam, gdzie to miejsce było zajęte. Ja jakiś czas temu dostałem takie słowo, zresztą napisałem, gdzieś tam w internecie jest, że jest czas, kiedy będą spadały gwiazdy. Nie wiem, czy wy to obserwujecie, ale jest wiele firm, wiele osób, które są postawione na wysokich stanowiskach i one upadają. Bardzo dużo firm, które są światowej sławy,
mają bardzo duże problemy. Dlaczego? Dlatego, że gdyby nas słuchały na przykład, to by wiedziały, że są czasy pory. Że jest na przykład czas na przykład wyjścia z, jakby z działania systemowego. Trzeba znaleźć w ogóle inną drogę, bo co? Bo się upadnie. Zmieniło się wszystko. Jakby świat nie patrzy tak naprawdę, czy nam jest dobrze, czy nam jest źle. Jest po prostu taki czas. Taka rzecz się pojawia. I nie wolno nam się wykrwawiać. Nie w ten sposób. I zastanawiałem się, jak ugryźć ten temat krwi. Dalej mi Bóg powiedział taką rzecz, że dla nas ta krew to jest czas zawierania przymierzy. Że my musimy się nauczyć zawierać ze sobą różnego rodzaju przymierza. Wewnątrz Kościoła, nawet powiem więcej, zawierać pewnego rodzaju przymierza i pewne pakty ze światem. Nie na zasadach w ogóle, że mamy wejść pod ich autorytet, tylko chodzi o to, że my w tym świecie żyjemy. Kenneth Hagin kiedyś powiedział taką bardzo ważną rzecz. On powiedział, chrześcijanie w ogóle to są jak łódka, która unosi się na oceanie. I mówi, i to jest normalna sprawa, że ten ocean jest wokół nas. Problem jest, kiedy ten ocean jest w łódce. To jest problem. Dlatego my musimy umieć zawierać ze światem różnego rodzaju przymierza, sojusze, ale na naszych zasadach. Dlatego chciałem do was, jakby chciałem wam dzisiaj mówić o przymierzu. Nie będę mówił jakby, to nie będzie stricte nauczanie w ogóle o przymierzach, bo nie taki był cel, ale żeby pokazać wam pewnego rodzaju specyfikę, o co chodzi z przymierzami. Powiem wam jeszcze jedną rzecz a propos przymierzy. Przymierza dobiera się bardzo uważnie. To głupotą jest w ogóle podchodzić do tych spraw emocjonalnie. Trzeba po prostu wiedzieć z kim, na jakich zasadach, co mamy zrobić. Te rzeczy muszą być zweryfikowane. Dlaczego? Dlatego, że przymierze ma swoje zasady. W dawnych czasach, to akurat w Biblii jest napisane jakby o Abrahamie, ale ja dzięki temu, że studiowałem archeologię, dowiedziałem się jakby o różnych etnicznych gdzieś tam historiach, w ogóle jak to kiedyś ludy funkcjonowały. I te rzeczy funkcjonują też, to co Abraham kiedyś przechodził, zawierając przymierze, czyli przymierze krwi, funkcjonowało w tamtych czasach i funkcjonuje dzisiaj. Przymierze było nierozerwalne. Jeżeli ktoś zawarł przymierze z drugą osobą, i tam są takie ciekawe książki, może już tam jest ich niewiele. Jest taka jedna książka o facecie, który się nazywa Livingstone. I on, żeby szerzyć Boże Królestwo w Afryce, w czasach, kiedy tak naprawdę tam nie było nic, oprócz ludzi, którzy biegali nago z dzidami, on, żeby mógł wejść i w ogóle cokolwiek zrobić, musiał zawierać przymierze. Dopiero przymierze w ogóle pozwoliło mu działać na wielu terenach, a ponieważ jego umysł tego człowieka był stricte europejski, więc on w ogóle nie rozumiał zasad, jakie przymierze mu przyniesie. A takie przymierze przyniosło mu ogromne błogosławieństwo, dlatego że nie miał nic, a stał się w pewien sposób właścicielem wszystkiego, co ci ludzie w ogóle na tamtym terenie oni posiadali. Tak się zawierało kiedyś przymierze. W Biblii są przedstawione dwa główne przymierza. Stare przymierze i nowe przymierze. O ile stare przymierze oparte jest na krwi, tam się krew leje zawsze. W nowym przymierzu krew przelała się raz. Powody przymierzy. Są trzy główne powody przymierzy. Pierwsze, jeżeli ktoś jest słabszy i potrzebuje sojusznika, zawiera przymierze z silniejszym, aby móc cokolwiek zrobić. Drugi powód. Ludzie, którzy rozpoczynają współpracę, aby poszerzyć swoje działanie, jakby wespół w zespół, że tak powiem, zawierają ze sobą przymierze. I wtedy jakby możliwość działania jest o wiele większa. Trzeci rodzaj przymierza wynika z miłości wzajemnej. Ludzie, którzy się kochają się, że tak powiem, miłością bezgraniczną, są w stanie zawrzeć ze sobą przymierze. W Biblii jest parę takich przypadków, ale najciekawszym moim zdaniem jest
pakt w pewien sposób Dawida i Jonatana. On powiedział, jest tam tak napisana taka rzecz. I przygnęła moja dusza do Dawida. Oni złączyli się i ze sobą całe życie funkcjonowali i tak naprawdę są rzeczy nieopisane w ogóle w Biblii, kto kogo napędzał. Tego nie wiemy. Czy Jonatan tak naprawdę nie był głosem w pewien sposób mądrości dla Dawida? Tego nie wiemy. Ale oni we dwóch zrobili tą robotę. Chociaż tak naprawdę o Dawidzie jest najwięcej. To przymierze w ogóle uważam, że jest najgłębszym w ogóle przymierzem i najpotężniejszym. Bo to przymierze, ten trzeci sposób, kiedy ludzie, czy w ogóle, czy można, nawet nie chodzi o ludzi, tylko chodzi mi o to, że Bóg tak pokochał człowieka, że zawarł z nim przymierze, z miłości w ogóle. On nie potraktował nas jako słabsza wersja. Żebyście to dobrze zobaczyli, to w ogóle Bóg do nas nie potrzebuje. Artur nieraz powiedział, w ogóle my nie jesteśmy do niczego Bogu potrzebni. On sobie doskonale jest w stanie poradzić ze wszystkim. Naprawdę. Ale z miłości zawarł przymierze z nami. Sposoby zawierania przymierza. Przymierze zawiera się w dwojaki sposób. Albo poprzez przedstawicieli, albo zawiera się przymierze osobiście. W dawnych czasach nie zawsze, powiedzmy osobiście, ktoś musiał zawrzeć przymierze, mógł wystawić swojego przedstawiciela, który w jego imieniu podpisał i zawarł przymierze. To jest ciekawe w ogóle, bo przymierza w dawnych czasach polegały na tym, że spotykają się dwie osoby, jeden nacina rękę, najczęściej to był nadgarstek, bo najwięcej żygało wtedy krwią, do kielicha. Drugi robi, i drugi to samo, miesza się i jeden pije i drugi pije. I są na jakby, zobaczcie, oni są połączeni krwią. Obydwaj się połączyli. Potem nadgarstek do nadgarstka i są braćmi na zawsze. Są towarzyszami życia na zawsze. Powiem więcej, oni w takich aktach w ogóle to dotykało tak naprawdę przymierza wiecznego. Póki w ogóle te ludy, to w Afryce bardzo ciekawie widać, póki ci ludzie żyją, te przymierza nadal trwają z pokolenia w pokolenie. Oni wiedzieli, że przymierza to jest coś, co ma bardzo silne konsekwencje. Więc przymierza były dla nich nienaruszalne. Wiedzieli, że za krew płaci się krwią. Złamanie przymierza było równoznaczne ze śmiercią. Tam na czym polegało to przymierze? W ogóle przychodził człowiek, czy to było przymierze, powiedzmy w wersji pierwszej, że słabszy z silniejszym, nie ma to w ogóle znaczenia, ale polegało na tym, że ten, który miał więcej, mówi: od dzisiejszego dnia wszystko, co posiadam, jest twoje. Masz do tego pełne prawo, tylko w ogóle świat dzisiejszy powypaczał jakby podejście do przymierzy, dlatego że dzisiaj w ten sposób się doi drugiego człowieka. Jeśli ja bym dzisiaj powiedział w ogóle, słuchaj, od dzisiejszego dnia wszystko to, co moje, jest twoje, prawdopodobnie bym nic nie miał. Prawdopodobnie bym był potraktowany jako leszcz, którego można po prostu wykorzystać. Dlaczego? Bo ludzie nie rozumieją przymierza. Ludzie zbagatelizowali przymierza. Zobaczcie. Jeżeli człowiek podchodzi w prawidłowy sposób do przymierza, jednym z silniejszych przymierzy w ogóle, jakie nas tutaj dotyczy, wierzących, niewierzących, to jest małżeństwo. Jakże się czasami można pomylić z przymierzem. Konsekwencje są okrutne. Co trzeba zrobić? Wtedy to przymierze jest, no niestety trzeba to złamać. Jakby jako wierzący ludzie musimy pewne rzeczy bezbożne rozwiązywać, więc to jest normalna rzecz. Ale jeżeli człowiek podchodziłby poważnie do przymierza, by też poważnie podszedł, z kim się związał, zastanowiłby się, zbadałby temat, zanim by wpadł tak jak kupa w wentylator. Bo potem są bardzo wielkie problemy. Kiedyś takie rzeczy by nie przeszły. Jeżeli człowiek złamałby przymierze i nieważne, czy powiedzmy ożenił się, czy tam wyszła za mąż za człowieka, który w ogóle nie pasuje i jest w ogóle źle, to nie ma możliwości złamania tego przymierza. Nie było czegoś takiego. To w naszej głowie można pewne rzeczy odwrócić. Tam nie. Tam równoznaczne było, że człowiek, który łamie przymierze, umiera. Umierają dzieci, umiera rodzina,
A jeżeli przymierze było zawarte z silniejszym, to nie ma w ogóle wioski, która zawarła przymierze. Tak to się kiedyś odbywało. Zobaczcie, dalej będę o tym mówił, ale w 10 przykazaniach tam jest napisana taka rzecz, co w Kościele katolickim niestety to pomijają. Jeżeli złamiesz jedno, winien jesteś wszystkiego, winien jesteś śmierci, za złamanie jednego. To w ogóle mnie to zweryfikowało. Jakby 30 lat, jak chodziłem, znaczy nie chodziłem, bo nie lubiłem do kościoła chodzić, ale przewijałem się w całej tej kulturze kościoła katolickiego. Zawsze było te 10 przykazań, ale nikt nigdy nie dopowiedział tej wisienki na torcie. Ja nie kradłem, zazwyczaj, no. Nie, na pewno nie zabiłem, nie zdradzałem, nie robiłem różnych rzeczy, nie? Ale złamanie jednego, czyli jedno na przykład wyniesienie jabłka gdzieś tam z, nie wiem, z jakiegoś tam marketu, równoznaczne było z tym, że złamałem prawo. Więc co? Śmierć. Złamałem przymierze. Przy przymierzach w ogóle uważam, że to są ciekawe w ogóle mechanizmy, ponieważ pamięć ludzka jest krucha, ulotna. Żeby przymierza trwały, stawiano bardzo często symbole przymierza. Stawiano pomniki, spotykano się w jakimś miejscu, nie wiem, za czasów powiedzmy gdzieś tam Abrahama i tych różnych innych osób, kopano studnie. Żeby co? Żeby wszyscy pamiętali w ogóle, że taka rzecz miała miejsce. Bo się tam grupa spotkała, więc widzieli, że przymierze zostało zawarte. Bo, nie wiem, umrze jeden i już nie pamiętaj, a tu nie. Jest po prostu pomnik. To samo, zobaczcie, po co są obrączki na rękach? Żeby ludzie pamiętali. Żeby komuś po prostu w przypływie słabości się nie zapomniało, że zawarł przymierze. To są rzeczy, powiedzmy, dla ludzi, którzy mają słabą pamięć, bo dla człowieka, który wie, że zawarł przymierze, jest to naprawdę niepotrzebna historia. Pierwsze przymierze zostało zawarte z Abrahamem. Bóg zawarł pierwsze przymierze z Abrahamem. Przeczytamy, bo to jest w ogóle. A gdy Abram miał 99 lat, ukazał się Pana Abramowi i rzekł do niego: Jam jest Bóg wszechmogocny, wszechmogący, trwaj w społeczności ze mną i bądź doskonały. Ustanowię bowiem przymierze między mną a tobą i dam ci bardzo liczne potomstwo. Wtedy Abram padł na oblicze swoje, a Bóg do niego tak mówił: Oto przymierze moje z tobą jest takie, staniesz się ojcem wielu narodów. Nie będziesz już odtąd nazywał się Abram, lecz twoje imię będzie Abraham, gdyż ustanowiłem cię ojcem mnóstwa narodów. Rozmnożę cię więc nad miarę i wywiodę z ciebie narody i królowie pochodzić będą od ciebie. I ustanowię przymierze moje między mną a tobą i potomkami twoimi, po tobie według pokoleń ich jako przymierze wieczne, abym był Bogiem twoim, potomstwa twego po tobie. Ziemię, na której przybywasz jako przychodzeń, całą ziemię kananejską dam tobie i potomstwu twemu po tobie na wieczne posiadanie i będę Bogiem ich. Na to rzekł Bóg do Abrahama: Ty zaś, a po tobie wszystkie pokolenia, dochowujcie przymierza mego. A to jest przymierze moje. Przymierze między mną a wami i potomstwem twoim po tobie, którego macie dochowywać. Obrzezany zostanie u was każdy mężczyzna. Obrzezanie, mianowicie, obrzezacie mianowicie ciało na pletka waszego i będzie to znakiem przymierza między wami. Jest to ciekawa rzecz. W ogóle pierwsze przymierze Bóg zawiera z człowiekiem i ten człowiek otrzymuje potężne rzeczy. Abraham po pierwsze zmienia w ogóle swoje imię. W ogóle hebrajski to jest język znaków. To jest bardzo ciekawy język, dlatego że zmiana w ogóle imienia zmieniła wszystko. Zmieniła w ogóle rzeczywistość, w jakiej funkcjonował Abraham w tamtym momencie. Zmienione zostało imię Saraj na Sara. Abraham staje się ojcem wszystkich narodów. Mnóstwa narodów. Bóg do niego mówi, że rozmnoży go. W ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego chciałbym, żebyście zobaczyli, na czym polegają przymierza. W wielu przestrzeniach przymierze przyniesie błogosławieństwo, o których w ogóle możecie nie mieć pojęcia.
Ja nie sądzę, żeby Abraham w ogóle wiedział, co się wydarzy po przymierzu z Bogiem. Pokażę wam kolejne przymierze. W tym czasie rzekł Abimelech i Pikol, dowódca jego wojsk, do Abrahama tak. Bóg jest z tobą we wszystkim, co czynisz. Przysięgnij mi więc tu i teraz na Boga, że nie zdradzisz ani mnie, ani potomka mego, ani rodu mego. Takie dobrodziejstwo, jakie ja wyświadczyłem tobie, wyświadczysz mnie i ziemi, w której jesteś gościem. Wtedy Abraham odpowiedział, przysięgam. A gdy potem Abraham wypomniał Abimelechowi sprawę studni z wodą, którą gwałtem zajęli słudzy Abimelecha, Abimelech odpowiedział, nie wiem, kto to uczynił. Ty bowiem nie powiadomiłeś mi o tym, a ja również nie słyszałem o tym od ciebie do dnia dzisiejszego. Wtedy Abraham wziął owce i woły i dał Abimelechowi i obaj zawarli przymierze. Abraham zaś odłączył 7 jagniąt z trzody osobno. Rzekł wtedy Abimelech do Abrahama, cóż to te 7 jagniąt, które odłączyłeś? A on odpowiedział, przyjmij tych 7 jagniąt z ręki mojej, aby mi były świadectwem, że ja wykopałem tę studnię. Dlatego miejsce to nazwano Berszeba, ponieważ tam obaj złożyli przysięgę. To, co powiedziałem, w ogóle oni do tego podchodzili poważnie. Poważnie podchodzili do przymierzy, blokowali w pewien sposób ważność tego przymierza. Takim gestem jak właśnie, czy wykopanie studni, czy stawianie pomników. Dla nich to było bardzo ważna rzecz. Po przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem, Izraelici też dostali znak w postaci obrzezania. Każdy Żyd, wstając rano, idąc do toalety, wiedział, że pański. Żeby nie zapomnieli. To było w ogóle ciekawe. Ciekawe są te mechanizmy Boga wobec człowieka. Kolejna rzecz. Pierwsza Mojżeszowa 22, 16-17. Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan, ponieważ to uczyniłeś i nie wzbraniałeś się ofiarami, aby mi jedynego syna swego, mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje, jak gwiazdy na niebie i jak piasek na brzegu morza. Bardzo ciekawą rzeczą jest, kiedy Abraham w pewien sposób jest testowany. Kiedy nie chodziło w ogóle, Bóg wiedział wszystko o Abramie, Abrahamie, przecież on wszystko wie, to w ogóle nie o to chodziło. Ale jakby to jest ciekawe, jakby prorocze w stosunku do tego, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują. Po prostu stawiasz człowieka w miejscu w ogóle, czy on to wykona. I ponieważ Abraham, jak dostał informację od Boga, że ma złożyć swojego jedynego syna, który był w niego jakby najważniejszą rzeczą, którą dostał. Jemu na tym zależało. Zobaczcie, tam jest napisane, w ogóle jak Abram rozmawia z Bogiem, to dla niego problemem jest to, że nie ma potomka. Dla niego nie było problemem, że nie miał pieniędzy. On powiedział, problemem dla mnie jest to, że ten, który jest w moim domu, przejmie po mnie wszystko, a nie jest moim synem. I dla niego najważniejszą rzeczą jest to, żeby dostać syna. Dostaje syna i nagle się okazuje, że musi złożyć z tego ofiarę. Że musi zakończyć to, co tak naprawdę dostał. Ale Abraham się nie wzbraniał. Abraham powiedział, okej. Tam jest też fajna taka rzecz, idą razem ze swoim synem i Izajak się pyta, a gdzie jest ofiara? Abraham mu odpowiada, we właściwym czasie się dowiesz. Przymierze Abrahama spowodowały zaistnienie Izraela. Potężna rzecz. Od tamtego momentu w ogóle istnieje Izrael. Istnieje byt tak naprawdę, który stał się bytem bardzo potężnym i bytem, który nie zginął. Nie wiem, czy trochę historii śledziliście, ale wiele ludów z tamtego okresu czasu, wcześniejszego, późniejszego, nie istnieje. Nie ma Amorytów, nie ma dawnego Cesarstwa Rzymskiego. Wiele ludów zginęło, ale nie Izrael. Bóg, ponieważ powiedział, przysięgam na siebie samego, jest to byt, który nie łamie swojego przymierza. To, co powie, tak jest.
Tak długo, jak Izrael dotrzymywał przymierza, nie było wśród nich chorych. Oni wierzyli, że Bóg uzdrawia. Nie było armii, która mogłaby ich pokonać. Oni wiedzieli, że całe zaopatrzenie jest zaopatrzeniem od Boga. Zobaczcie, Bóg w ogóle nie przestał ich zaopatrywać w czasie wyjścia z Egiptu. Nie zrobił tego. Ale jak to ludzie zaczynają kombinować. Zaczęto łamać przymierze, więc powstało co? Powstało prawo. Prawo miało zabezpieczyć, co wolno, co nie wolno. Jakby ono nie było potrzebne. Ale było w pewien sposób niezbędne, bo to są pewnego rodzaju mechanizmy. Musiało powstać prawo. Skoro powstało prawo i oni zaczęli łamać to prawo, musiało powstać kapłaństwo, które miało załatwiać tą sprawę, że ktoś popełnił błąd i musi za to odpowiedzieć. Skoro powstało kapłaństwo, to powstały i ofiary. Tyle, że te ofiary, jak dobrze wiemy i popatrzymy w prawidłowy sposób, stare przymierze było tylko cieniem rzeczy przyszłych. Ono pokazywało tak naprawdę to, że człowiek sam z siebie nie jest w stanie wypełnić tego prawa. Dlatego jedyne, co mogło w tamtym okresie czasu działać, to przykrywanie grzechów. Składano ofiary po to, żeby nie zmyć grzech, nie zutylizować go, tylko żeby ten grzech został przykryty. Mojżesz jest jakby efektem tak naprawdę przymierza abrahamowego. Jest ważnym elementem, ale mogłoby się bez tego obyć. Uważam, że gdyby człowiek nie zawodził, a było to niemożliwe, żeby człowiek nie zawodził w tamtym okresie czasu, nie byłoby też takich rzeczy, które się wydarzyły. Mojżesz zaczął wprowadzać dodatkowe ofiary. Wcześniej funkcjonowały ofiary, ofiara przebłagalna, całopalna, ofiara z pokarmów. Ale ponieważ ludzie zaczęli kombinować, zaczęli łamać prawo, które zostało nadane, zaczęto wprowadzać nowe ofiary. Na przykład brat zgrzeszył przeciwko bratu. Już ofiara całopalna nie wystarczała. Już trzeba było stworzyć ofiarę pojednania. Już trzeba było jakby załatwić sprawę. Dlaczego? Dlatego, że załamanie przymierza co groziło śmierć. Żebyście to zobaczyli po prostu jakby w duchowy sposób. To nie chodzi o to, że tam trzeba było eliminować ludzi. To nie o to chodziło. Bogu nie chodziło o to, żeby stworzyć prawo specjalnie po to, żeby ci ludzie po prostu masowo umierali, bo to tak by było. Masowo by umierali, tylko chodziło, powstał błąd, okej, to teraz załatwiamy to w taki sposób, żeby nie wyeliminować tego człowieka z areny, tylko żeby zrobić coś, co nie zniszczy tego człowieka. Dlatego tam jedynym ratunkiem były ofiary. Jeżeli człowiek zgrzeszył przeciwko świętości Boga, składano ofiary za grzechy. Tam w ogóle to jest też bardzo ciekawy mechanizm. Raz do roku kapłan wchodził do przybytku Najświętszego, składając ofiary za cały lud, czyli za cały bałagan, który ci ludzie narobili, żeby po prostu nie wydarzyło się nic gorszego. Ale są też ciekawe rzeczy, które jakby mi pokazywały w pewien sposób słabość człowieka. Zdarzało się, że kapłan, który wchodził do miejsca najświętszego, a zrobili taki myk, co ciekawe, oni wiedzieli, że tam jest niebezpiecznie, przywiązywali nogę do nogi tego człowieka sznur, bo ten kapłan mógł nie wyjść. I zdarzało się, że ci kapłani nie wychodzili. Czyli ci kapłani, którzy mieli załatwić sprawę w imieniu całego ludu, czyli jakby rozgrzeszyć cały lud przed Bogiem, sami byli nie do końca w porządku. I zobaczcie, jest tam napisane, i kara jaka była? Śmierć. Nie do końca Izrael tak naprawdę, on się bał Boga, bo oni znali konsekwencji. Niektórzy też i w tamtym czasie byli nie do końca rozwinięci intelektualnie, więc oni tam uważali, że może jakoś tam się coś zakombinuje, w ogóle no, taka jakaś nieświadomość im po głowach chodziła, ale ci, którzy byli ogarnięci, w ogóle bali się tego Boga. Ten Bóg był straszny. Dlaczego? Bo za grzech był śmierć. Ale
Oprócz tych wszystkich złych rzeczy, czyli że za grzech była śmierć, Izrael doświadczał nadmiarę błogosławieństw. Bóg zobowiązywał się do tego, żeby chronić Izrael. Przed ludami, które były silniejsze, było ich więcej, zobowiązywał się. Zobaczcie, to analogiczna dzisiaj sytuacja. Izrael jest bardzo małym państwem. Naprawdę, na logikę rzecz biorąc, to w ogóle go można zdmuchnąć z areny w ogóle świata. To małe państwo. Jakże Izrael, powiedzmy, można porównać do Rosji? Przepaść. Ale Bóg zobowiązał się, że będzie ich chronił. Zobaczcie, dzieje się to do tego czasu. Bóg zobowiązał się do tego, że będzie ich zaopatrywał, że będą plony, które oni będą sadzili, będą obfitowały. Kto był w Izraelu, wie, że na pustyni rosną rzeczy. Byłem ostatnio na pustyni Błędowskiej, tam nie rośnie nic. A tam obfituje. Jerozolima w tamtym czasie stała się najbogatszym miastem. Najpiękniejsze, najbardziej bogate miasto, najbardziej, tak naprawdę, tak jak dzisiaj możemy powiedzieć, że Izrael jest sercem, w ogóle zegarem świata, w tamtym momencie w ogóle Jerozolima była najważniejszym punktem. To, co się działo w Jerozolimie, tak naprawdę było kluczowe dla całego po prostu regionu. Bóg obiecał, że dobrze im się będzie wiodło. Bóg, zobaczcie, bardzo ciekawe rzeczy. Jest napisane tak, jeden pogoni tysiąc. Wspaniała obietnica. Ja, jakby mój umysł jest logiczny. W normalnych warunkach jednego człowieka może załatwić no, silniejszego 10. 10 osób jest w stanie powalić jednego człowieka. Na wojnę nie idą słabe usze. Zazwyczaj tam idą ludzie, którzy coś potrafią zrobić. Ale tu jest napisane, jeden powali tysiąc. Ale przymierze dwóch powali 10 tysięcy. Niesamowita sprawa. Chciałbym, żebyście to oglądali w ogóle jakby w dzisiejszym czasie, żebyście dalej mogli popatrzeć na to, co wy możecie osiągnąć w ogóle łącząc się w różnego rodzaju przymierza i pakty. Żeby zobaczyć, on obiecał, więc ten pakt trwa, jakby nie poruszajmy jakby nowego jeszcze przymierza. On trwa do dziś, że jesteśmy nad miarę błogosławieni. I poza logikę. Błogosławieństwo w ogóle nie wynika z logiki, bo logicznie rzecz biorąc i tak naprawdę naturalnie, dlatego powiedziałem, nie patrzmy na to w ogóle, co widać. To jest problem, żeby ufać temu, co widać. Jeżeli by w tamtym okresie czasu ludzie nauczyli, Izrael się nauczył w ogóle takiej jakby informacji, że mamy walczyć jeden do jednego, byłoby im bardzo ciężko, ale oni poznali wspaniałego, potężnego Boga. Jeden był w stanie pogonić tysiąc, dwóch, 10 tysięcy. Ale i tak cała historia przymierza Abrahamowego to cień w ogóle przymierza obecnego. To w ogóle jest nic w stosunku do tego, co dzisiaj mamy. Nic. Kiedy zaczęło się nowe przymierze, jakby kiedy widać zaczątki nowego przymierza w Biblii. Jezus powiedział taką rzecz, Ewangelia Łukasza 22:15. Gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Jezus w ogóle, bo to trzeba patrzeć dalej niż poza słowa. Jezus w ogóle nie chciał, jemu nie chodziło o to, żeby się po raz ostatni z nimi nażreć. Kurczę, żar z nimi codziennie, no bo człowiek je codziennie. Codziennie mieli wieczerze, codziennie się spotykali, w ogóle codziennie ze sobą żyli. Dlaczego Jezus w tamtym momencie powiedział, gorąco pragnąłem po raz ostatni z wami się spotkać? On dla nich coś miał. Zaczątek nowego przymierza. Mówi dalej tak, 22:19. I wziąwszy chleb, podziękował, łamał i dawał im mówiąc, to jest ciało moje, które za was daję, to czyńcie na moją pamiątkę. Podobnie i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was wylewa. W tym momencie powstaje zaczątek przymierza. Bóg w ogóle deklaruje, chce zawrzeć z wami przymierze. Przymierze jeszcze w tamtym okresie czasu, na tamten moment, jeszcze to przymierze nie zaistniało. Bo to jest trochę jak z testamentem. Testament działa kiedy? Przymierze zostało uaktywnione w momencie, kiedy Jezus odszedł do Ojca.
Ale ta jego deklaracja zmieniła całkowicie rzeczywistość. Oni w ogóle tego nie zrozumieli. Nie zrozumieli przymierza. Jezusa nie ma i nagle się okazuje, że w ogóle nie ma kto nas poprowadzić, więc chłopaki już by wszyscy wrócili do swoich dawnych zajęć. Nie zrozumieli w ogóle tamtego okresu. Dopiero po śmierci Jezusa, w momencie tak naprawdę pięćdziesiątnicy, kiedy pocieszyciel, parakletos, zszedł na ziemię, zaczęto w ogóle zaczęły się zmieniać w ich głowach pewne rzeczy. Nie wszystkie. Nie chodzi o to, żebym wam wykładał teraz jakby doktrynę, co z czego wynikało, bo to nie o to chodzi, tylko żebyście zobaczyli, że zawieranie przymierza bardzo często na pierwszym rzucie oka nie wiadomo w ogóle, co będzie, jak będzie, ale jeżeli podchodzicie do tego w odpowiedni sposób, nie ma innej opcji, żebyście nie byli błogosławieni. Tam jest dalej napisane w Biblii, to mówi Paweł, że parafrazując, ta krew nowego przymierza, którą Jezus przelał, ona odpuszcza grzechy. Ona je nie przykrywa. Zmienia to całkowicie w ogóle rzeczywistość tamtego okresu czasu. Wszystko, co do tej pory w ogóle Izrael znał w Starym Przymierzu, nagle się zmieniło. Zobaczcie bardzo ciekawą rzecz. Izrael nie nadążył za Mesjaszem. Izrael nie załapał tego. Zmieniła się rzeczywistość. Chciałbym, żebyście też umieli rozpoznawać rzeczy, że nastąpiło nowe przymierze w waszym życiu na przykład, albo może nastąpić, i żeby w nie wejść, a nie je pominąć. Żeby rzeczywistość, bo przymierze poszło dalej. W ogóle powstał w pewien sposób nowy Izrael, w ogóle nowi ludzie. Nie stary Izrael, który był ulepszony, tylko powstał nowy człowiek. Kiedy nastąpiło nowe narodzenie, powstał nowy człowiek, powstało coś nowego. Izrael nie nadążył za tym. Zobaczcie, jaka nastąpiła zmiana. To jest tylko jakby drobny przykład w ogóle tego. Stare przymierze miało obrzezanie jako symbol przymierza. Nowe przymierze ma nowe narodzenie. Stare przymierze miało lewitów, miało kapłanów, a w nowym przymierzu mamy arcykapłana Jezusa Chrystusa i sami staliśmy się pokoleniem kapłańskim. Zmienia się diametralnie w ogóle rzeczywistość. To my jesteśmy pokoleniem proroczym, a nie jakiś tam człowiek. To my musimy zarządzać. To my musimy decydować. To my mamy wstawiać się za różnego rodzaju rzeczy w miastach, rzeczy u innych ludzi. Ci, którzy funkcjonują jako wstawiennicy, wiedzą, czym jest wstawianie się. To nowe przymierze zmieniło całkowicie w ogóle rzeczywistość. Zobaczcie dalej. Stare przymierze funkcjonowało w budynkach. Oni się zbierali, uważali, że to jest najlepsze miejsce w ogóle do tego, najbardziej święte, tam jest Bóg w ogóle i tak dalej. A tu nagle następuje wywalenie tego wszystkiego. Jezus mówi, zburzcie to świątynię, w 3 dni odbuduję. On powiedział, że jakby Jezus umierając na krzyżu i kiedy powstawała wymiana krzyżowa, świątynia powstała w nas. Pokażę wam ciekawą jeszcze też rzecz, co w związku z tym się wydarzyło. Ponieważ Bóg dba o swoje. Nieraz pewnie się zastanawialiście albo się też zastanawiacie, dlaczego w ogóle jak człowiek się rodzi, to pewne rzeczy, na przykład takie najbardziej cielesne, w ogóle znikają u człowieka. Że na przykład choroby odchodzą, demony odchodzą. Ale to wynika z jednej rzeczy. Bóg dba o swoją świątynię. Ponieważ staliśmy się świątynią, to teraz te najbardziej niszczące rzeczy na dzień dobry odpadają. Głębsze są do przerobienia, ale świątynia jest w nas. Musimy w ogóle, jakby idąc dalej, musimy o świątynię dbać. O ciało też musimy dbać. Dlaczego? Bo jak zarżniemy kobyłę, a wiem co mówię, daleko nie pojedziemy. Nieraz spotykaliście się z tym, kiedy
człowiek rodził się na nowo i demony z krzykiem wychodziły, albo na przykład choroby ustępowały. W moim życiu na przykład zamanifestował się taki akt jakby nie bardzo widowiskowy w postaci, że nie ryczałem jak zarzynana świnia podczas mojego nowego narodzenia, ale wydarzyły się też pewnego rodzaju manifestacje w moim ciele. Coś, co mi nie funkcjonowało, po nowym narodzeniu zaczęło funkcjonować. Ja miałem zawsze problem w pewien sposób z krążeniem, zawsze miałem zimne nogi, zawsze miałem spocone. Malwina zawsze na to narzekała. Mówiła, kurczę, weź te zimne lody, nie? Nic nie pomagało na to. Po nowym narodzeniu, kiedy zostałem ochrzczony przez Artura w wannie, następnego dnia budzę się i kurczę, nie mam spoconych nóg, nie mam zimnych nóg, wszystko wróciło do normy. Dlaczego? Bo przymierze. Z powodu przymierza mojego z Bogiem. Zawarłem przymierze i pewne rzeczy zaczęły się zmieniać. Z powodu przymierza, które Jezus z nami zawarł, powstają pewne mechanizmy. Na przykład dla tych, którzy uwierzą, nie ma potępienia. Ja na samym początku swojego chodzenia z Bogiem niewiele wiedziałem. Jakby dla mnie nastąpiło w ogóle to, co przeżył Izrael, kiedy powiedzmy Jezus umarł, to ja rodząc się na nowo nie wiedziałem nic. Pamiętam, Artur mówił do mnie rzeczy w ogóle fundamentalne. Dla mnie to wszystko było tak inne, tak nowe, że ja zatem nie, jakby nie ogarniałem. Ale byłem szczery jakby w szukaniu Boga i pewne mechanizmy we mnie wpadały. I jeden z mechanizmów, który wpadł dla mnie, to jest Boża obietnica. Dla tych, którzy uwierzyli, nie ma potępienia. W wielu przypadkach to Boża obietnica mi ratowała po prostu moje życie. Pamiętam taką rzecz, ponieważ rodząc się na nowo, może Malwina miała inny start niż ja. Malwina, ponieważ ja ją katowałem fundamentami, po to, co Artur mi powiedziała, przychodziłem i tam i gadałem. I ja wszystko musiałem na początku jakby poodkrywać. I na samym początku to nie jest tak, że diabeł w ogóle człowieka odpuszcza. Mi też nie odpuścił, ponieważ moim mocarzem w moim życiu dawnym był lęk. Lęk mnie raz zabił. Pamiętam, byliśmy na usłudze, Artur waniał człowieka od demonów i w ogóle wszystko fajnie, tylko że potem poszliśmy z Norbertem spać. Norbert poszedł, zasnął w łamku, bo się zmęczył, a ja nie mogę spać. I w którymś momencie jest pyk i mnie nie ma. Nie ma niczego wokół mnie. W ogóle nie wiem, jak opisać śmierć, bo to ci, którzy gdzieś tam śmierć przechodzili, mogą jakichś słów użyć, ale wiem, że wtedy umierałem i zaskoczyła Boża obietnica. W postaci takiej, że przypomniało mi się, nie wiem skąd, nie wiem, czy wykrzyczałem, czy powiedziałem, ale Boża obietnica, która wryła się w moją głowę, jakby załatwiła sprawę. Powiedziałem wtedy, przynajmniej tak mi się wydawało, że większy jest ten, który jest we mnie, niż ten, który jest na świecie. I w ułamkach sekund zmieniło się wszystko. Ja zacząłem korzystać z tego nowego przymierza, które nie do końca było dla mnie jeszcze zrozumiałe, ale było dla mnie wspaniałe. Wchodząc w przymierza, chciałbym, żebyście wiedzieli, że nie wszystko się wie. Nie wszystko będziecie wiedzieli, wchodząc w nowe rzeczy, w nowe układy, w nowe rozdania, ale będąc w Bożej obietnicy, świadomi zawarcia przymierza, posiadając Boga w sobie, będziecie te rzeczy odkrywali i będziecie błogosławieni ponad miarę. Zobaczcie. Jesteśmy 7 rok. Czy patrząc tak naprawdę z perspektywy, to możemy sobie pewne rzeczy jakby pooglądać, ale czy my wiemy, jak w pewien sposób będzie, jaki będzie następny rok? Tak, pewne założenia mamy. Ale też nie do końca, ja na przykład pewne rzeczy nie wiem i to nie chodzi o to, że mam wiedzieć, ale podjąłem taką decyzję, że nigdy nie ustanę. I to, co dzisiaj Artur powiedział, że zawsze są ściany jakieś, mniejsze, większe,
Pytanie, jaką mamy mentalność, bo to nie ma znaczenia, czy jesteśmy rozpędzonymi ludźmi, którzy po prostu z rozpędzenia będziemy się przebijali, czy będziemy musieli te ściany, które powstają, systematycznie rozkuwać. Nie mam pojęcia. Nie wiemy o wszystkich ścianach, ale mamy jedno, co mamy robić. Nie ustawać i nie skupiać się na problemach, które i tak będą. Zawsze będą. Władza, która została nam dana w Nowym Przymierzu, bo zostaliśmy obdarowani władzą, bo Jezus powiedział w ogóle, że wszystko, co moje, jest wasze. Władza zobowiązuje. Jak macie firmy, ci, którzy mają firmy, albo jesteście na stanowiskach zarządzających, wiecie, że na stanowiskach się nie jest dla samego stanowiska. Jakby w normalnym rzecz biorąc. No, będąc prezesem czy jakimś kierownikiem, oprócz tego, że jest fajnie, że jest jakaś wypłata, niestety w wielu przypadkach trzeba zarządzać. Nie ma bycia chrześcijaninem bez zarządzania. Nie ma chrześcijanina, który nie decyduje, to nie chrześcijaństwo. Zawsze w ogóle następuje decyzja, tylko jest różnica, jeżeli my zadecydujemy, a rzeczywistość zadecyduje za nas. Artur pisał nieraz, żeby nie dać się w ogóle wkręcić w to, że rzeczywistość zadecyduje za nas. Zostaliśmy pobłogosławieni potężną rzeczą, staliśmy się głową, nie ogonem. Staliśmy się w wyniku przymierza z Jezusem, staliśmy się sprawiedliwi. Coś, czego do tej pory ludzie nie funkcjonowali. Jesteśmy sprawiedliwi. Cokolwiek zrobimy, jesteśmy sprawiedliwi w Bożych oczach. Jesteśmy zjednoczeni z Bogiem. Paweł powiedział taką rzecz, Galacjan 2:20, dobrze to znacie. Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Wszystko się zmienia, jeżeli zaczniecie patrzeć na to prawidłowy sposób. W przymierzu nie ma wyjątków. Bóg nie ma względu na człowieka. Nie ma, człowiek nie jest w stanie funkcjonować jakby, że jeden ma lepiej w tym przymierzu, drugi ma gorzej. Nie ma względu. Przymierze jest takie same dla każdego człowieka. Tylko teraz pytanie, czy człowiek w tym przymierzu jest w stanie siebie odnaleźć. Ktoś kiedyś powiedział, że człowiek tyle ma, ile zobaczy w Bogu. Będziecie mieli tyle, ile zobaczycie w przymierzu. Będziecie tyle mieli, ile zobaczycie w przymierzu z drugim człowiekiem. Jeżeli tego nie zobaczycie, to też jest pytanie, czy w ogóle warto z tym człowiekiem zawrzeć to przymierze. W Biblii jest coś, z czym ja zacząłem zdawać sobie sprawę, im bardziej rosłem, że jest coś takiego, że człowiek jest niemowlakiem, potem jest młodzieńcem, potem jest już człowiekiem dorosłym, starszym wierze. Ale uważam, że im człowiek w ogóle, zakładając, że te wszystkie rzeczy mamy prawidłowo poukładane. Jakby nie biorę innej opcji, bo to by nie miało sensu, ale im bardziej mamy poukładane rzeczy, to człowiek bardziej docenia wagę przymierza, jak rośnie. Zaczyna w ogóle rozumieć, po co to wszystko. Zaczyna, przestaje się boksować, przestaje się miotać w ogóle w tym przymierzu, przestaje szukać w ogóle jakby, że ja jestem najważniejszy, bo żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Zalety przymierzy. Przymierza dają prawo. Jeżeli człowiek z drugim człowiekiem zawsze, nazwijmy to przymierze braterstwa, dajecie sobie prawo do tego, żeby ze sobą rozmawiać. Dajecie prawo do tego, że jeden może mówić do drugiego, jeden do drugiego. Nie ma czegoś takiego, że można nie zadać pewnych pytań. Dajcie sobie prawo. Tak jak w starych przymierzach, ten drugi człowiek jest częścią krew z krwi. Jest prawo w przymierzu do wzajemnej pomocy. Jeden drugiemu pomaga. Znacie na przykład Norberta i wiecie, że jego się o pewne rzeczy nie pyta. Ja się od niego uczyłem, co to znaczy pomoc wzajemna. Ja tego w świecie nie doświadczyłem. Bezinteresowności. Zawsze w świecie coś wynika z czegoś i za coś trzeba zapłacić. Od niego się uczyłem, że nie.
Od niego się nauczyłem tego, że można zadzwonić o 12 i kiedy przechodzi się ciężkie rzeczy, to jest, był dla mnie wsparciem. Dlaczego? Bo powstało przymierze. Z powodu przymierza ja doznawałem wielu błogosławieństw. I uważam, że te rzeczy będą nieustające pod pewnymi warunkami, bo Bóg się nigdy nie zmienia, ale On powiedział, z wiary żyć będziemy. Jeżeli przechodzimy z wiary w niewiarę, jeżeli zaczynamy patrzeć na rzeczy tylko swoimi oczami i przestajemy wierzyć, idziemy w błąd. Ostatnio Duch Święty do mnie mówi, czy wierzysz o swoje finanse? Mówię, tak, wierzę. Mówi, wierzysz, bo jeszcze nie widzisz. Wiara jest rzeczą taką, która będzie pchała człowieka do końca naszych dni. Do końca naszych dni, zobaczcie, jeżeli człowiek osiągnie to, co wierzył, to nie jest już wiara. To już po prostu zobaczył oczami. Ale mnie wiara zaczęła napędzać w moim życiu. Przestałem oglądać rzeczy swoimi oczami, bo one nigdy by mnie do niczego nie doprowadziły. Jedną rzecz też jeszcze chciałbym powiedzieć, że my staliśmy się budowniczymi platformy. Nasz ruch jest ruchem, który... Jedno z wielu zadań to jest zbudowanie platformy. Jak popatrzyłem sobie na przestrzeni lat, nie powstało wiele platform. Ludzie robili niesamowite rzeczy, ale nigdy nie zostały zbudowane platformy, z których mogłyby wychodzić dalsze rzeczy. Zobaczcie, apostolstwo to jest coś, co... A może to przeczytam, Efezjan 4, 12. On ustanowił innych apostołami, drugich prorokami, innymi ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotowywać świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Uważam, że złapaliśmy jedną rzecz, że zaczęliśmy wyposażać ludzi. To, co dzisiaj Artur powiedział, że wielu przywódców nie buduje platform. Oni robią to albo są matołami, i robią, albo są, robią to z premedytacją. My zaczęliśmy budować w ogóle platformy, żeby wyposażać innych ludzi. Nie chodzi o to, że ja mam, tylko teraz, ponieważ ja mam, to musi mieć drugi. To o to w całej tej historii chodzi. Bo za jakiś czas mnie już nie będzie, ale... Zobaczcie, jak wiele rzeczy pogasło, ponieważ nie pobudowano platform. Nie, na przykład, wspaniałe rzeczy, o których możemy przeczytać na temat Smitha Wigglesworda. Po Smithie Wigglesworde zostały książki. Po Dereku Prince z całym szacunkiem zostają książki. Są działania różnego rodzaju. Jeżeli zobaczycie w prawidłowy sposób tą rzeczywistość, że my mamy wyposażać ludzi po nas, to złapiecie, o co chodzi w przymierzach, bo żeby budować platformy, nie zrobimy tego sami. Nie zrobimy bez drugiego człowieka. Zobaczcie, Kościół jest przyrównany do ciała. Jedna głowa, ręce dwie, nogi dwie. Co chcę przez to powiedzieć? Że jest czas, kiedy powinniście szukać przymierzy z drugim człowiekiem na różnego rodzaju przestrzeniach. Żeby umieć się drugiemu człowiekowi powierzyć, żeby zacząć budować coś, co do tej pory tak naprawdę nie było też możliwe. Jedną ręką można kopać, ale dwoma jest szybciej. Jeżeli masz nogi w ciele Chrystusa, to pobiegniesz dalej. Jeżeli w ciele Chrystusa masz oczy, to zobaczysz przeszkody. Jeżeli przeszkód nie zobaczysz, albo zobaczysz przeszkody, a nie masz rąk, to jesteś w stanie, są w stanie ci wsadzić demoniczne siły wszystko w oko, jeżeli masz rąk do ochrony.
Chciałem powiedzieć, że ten czas jest ważnym czasem, bo wchodzimy w nową rzeczywistość, ale inną niż do tej pory. Rzeczywistość, która będzie wymagała od nas odważnych kroków, bardzo ryzykownych kroków na wielu przestrzeniach, ale te kroki w ogóle, ponieważ Bóg jest wierny i zakładam, że mamy pod, jakby widzimy w prawidłowy sposób, słuchamy, co się mówi, to wykorzystamy te wszystkie informacje do kupy, aby odnieść sukces. A ponieważ Bóg zawsze z nami jest, nic się w ogóle w tej kwestii do końca naszych dni nie zmieni. Życzę wam mądrości, ponieważ jest to końcówka tego roku. Fajnie było to powiedzieć w ogóle do was, że jest ruch w rzeczywistości duchowej. I żebyście byli mądrzy, żeby to wykorzystywać. Żebyście w tych w ogóle zależnościach, które będziecie też tworzyli z drugimi ludźmi, jeżeli będzie to dotyczyło świata, nie oddawali tym ludziom autorytetów. Żeby umieć w ogóle, bo zobaczcie, co jest niebezpiecznego zawsze jakby u ludzi, którzy się wycofują albo są lękliwi. Jeżeli zawierają przymierze, z automatu będą próbowali na drugiego człowieka zrzucić tą formę odpowiedzialności albo decydowania. Nam nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli ma decydować, to w jakimś aspekcie, ale wasze zdanie jest nadrzędną rzeczywistością. Nie bójcie się tego, decydujcie, rozwijajcie się i tego życzę wam w nowym roku nadchodzącym, żeby było nas więcej, żebyśmy więcej potrafili, byli mądrzejsi, żebyśmy mieli więcej pieniędzy, więcej przyjaciół i żebyśmy dotarli do ludzi, do których zostaliśmy powołani, żeby tam dotrzeć. Żebyśmy byli w tych miejscach, do których zostaliśmy powołani, żebyśmy umieli to zobaczyć. Amen.